Na zegarku 21:24. Za 6 minut po nas przyjedzie nasz przyjaciel Żenia, Jewgenij. On zgodził się, żeby odwieźć nas zaraz na dworzec kolejowy. Wyruszamy do Krakowa. Tak. Też chcesz pogadać? Tak, cześć. Dawaj nóżkę. Już wychodzimy z domku. Okulary chcesz jeszcze z sobą wziąć? Będziesz zakładała okulary? Zostawiamy bajzel w domu. Nie ma czasu na sprzątanie. Tak, to światło można wyłączyć w razie czego. Pojedziemy takim luksusowym autem. Siema. Trzeba dogadać młody człowiek. Dzień dobry. Cześć. No to proszę. Maszyna, po chemczystki. Kamera, po приобретения. После приобретения? Da. Cześć. Do widzenia. No i tyle w temacie. Takimi autami jeździmy, no. Nic nie zrobisz. Nie multipla, ale... Może być. Tutaj w torby, plecaki i zapomnieliśmy o najważniejszym, o wodzie. Teraz musimy kupić wodę. A nie, Milka nie ma wody, ani my. Milka już śpi. No, zasypia dziecko biedne. Zmęczone. Jesteśmy teraz na dworcu w Poznaniu. Tutaj jest dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Bardzo dużo tutaj bezdomnych. Mocno to widać o porze nocnej. I niby wszystko jest cicho, spokojnie, ale przez cały czas u nich coś się dzieje, jakieś tam wyjaśnienie. Coś tam biegają, przeklinają. Nie wiadomo, co się dzieje u nich. Teraz jesteśmy tutaj bliżej peronów na dworcu autobusowym. I tu jest cicho, spokojnie. My musimy jeszcze godzinę, no już mniej, już około pół godziny odczekać i idziemy na pociąg. Mamy pecha. Idziemy stamtąd od początku i do samego końca, bo mamy 22 wagon. Dobra. Może nie fotografować? Ja nie fotografuję, z siebie nagrywam. Vloga prowadzę. Ale proszę, ja jestem w pracy. Pana nie nagrywamy w żadnym razie. My już jesteśmy w wagonie. Na swoich miejscach. I Milka marudzi, bo już wiadomo, że 11 w nocy to czas głębokiego snu dziecka, a nie tam spacerów i spraw rodziców. Ciekawostka, jak weszliśmy do wagonu, tutaj pracownik, ja nie wiem, jak to się nazywa, pracownik pociągu, który tam sprawdza bilety i tak dalej. On nam powiedział, że w czasie pandemii czy coś takiego... Że dziecko musi mieć osobne łóżko. Ale no, popatrzcie. Ja mieszkam z tym dzieckiem w jednym mieszkaniu, nie? 3,5-letnie dziecko musi leżeć na osobno. No, no. Dobra, ale... I to dziecko, które przez cały czas z nami mieszka, musi mieć osobne łóżko. Tutaj ogólnie są trzy miejsca do spania. No to jest dość dziwne i ja nie jestem pewien, ale mi tak się wydaje, że to jakoś nieprawidłowo jest. Co on jeszcze powiedział, że mężczyzna i kobieta nie mogą w jednym takim pokoiku? Bo kupiłam bilet na siebie i w sumie nie zwróciłam na to w ogóle uwagi, że jak to kupę, no, taki pokój, taki. No, że podział miejski, męski. I nie zwróciłam na to uwagi. No bo w sumie jedziemy rodziną i jest i mężczyzna, i kobieta, nie? Tak? Że musi być przedział damski, tak?
Kobiecy. No nie wiem, damski. No damski, ja żartuję. Dobrze powiedziałeś. On się czepia, widzę, że do każdego, nie? No, powiedział, że za chwilę przyjedzie. Przyjedzie. Przyjedzie jeszcze jednym pociągiem. Że przyjdzie kierownik i on nie wie, jak on nas potraktuje, czy coś takiego. Dziecko musi mieć osobne, wykupione łóżko. Najlepiej to górne. Żeby lecieć. No. I mężczyzna z kobietą nie mogą jechać razem, a jak jedziemy rodziną, to musimy mieć wykupiony cały taki pokój. Dobra, dokupimy, będziemy wiedzieli, że nikogo tu nie będzie i tyle. No, to tylko 90 ileś tam złotych trzeba dopłacić. Jadą dwie dorosłe osoby i dziecko. I są wykupione dwa bilety dla dorosłych. Ale nie, to jest wykupiony bilet rodzinny dla dwóch osób i jednego dziecka. Dziecko i tak idzie, jedzie za darmo w tym wieku, bo ma 3,5 lata. Tylko, że dokupiłam dwa miejsca do spania, bo było zaznaczone, że dziecko do 10 roku życia może być na jednym łóżku z dorosłym. Dlatego wykupiłam dwa miejsca. I nie było żadnej informacji, że w dobie koronawirusa i coś tam. Czyli to, czego nie widzieliśmy, że dla dziecka ma być wykupione osobne miejsce i że mężczyzna z kobietą nie mogą jechać razem. No. Dziwne? Tak. Ale nie, że ja kupuję bilet i ja musiałam zaznaczyć, że przedział damski. I że byłaby tam kobieta, to nie że i tak moglibyśmy być. Zaraz przyjdzie ten kierownik, zobaczymy, co on nam tu będzie opowiadał. Jeszcze nie weszliśmy do pociągu, a już marudzimy. To teraz coś ciekawego pokażemy. Room tour. Tutaj miliard różnych schowków. Wszystko takie jest minimalistyczne, ale wow, patrzcie. Tutaj jest. O, jakieś ciastka nawet. Ole, jesteś głodna? A to zaraz się okaże, że to jest apteczka. Nie, patrz, to są jakieś ciasteczka. I co jeszcze? No to za to można dopłacić oczywiście. Chusteczki jakieś? Chusteczki. Coś tam, nie wiadomo. Tutaj jakaś półka jest. Oj, teraz mi się nie zamyka. No mocniej musisz, bo to tak. Cichutko, zamknęliśmy. Tutaj, patrzcie, co tu, Ola, pomagaj. No. A ty Polakom pokazujesz, co tu jest? Tak, bo nikt z Polaków nigdy nie podróżował pociągiem, musimy wszystko pokazać. Przecież Ukraińcy po to przyjeżdżają do Polski, żeby Polakom coś pokazać o Polsce. Jesteśmy dzikusy, pierwszy raz jedziemy. A ja nie wiem, czy Polacy aż tak podróżują, bo według mnie te miejsca do spania są bardzo drogie. Mi się wydaje, że no i ja sobie nie mogę tego pozwolić, takich podróży, tylko po prostu mocno, mocno potrzebujemy wjechać i dlatego. Zamknij. No, taką drabinę tutaj mamy. Bardzo mocno wyciągłam. I teraz to się nie zamyka. Dobrze, tak, Ola, to musimy wyciąć. Uciekamy, idziemy do innego pociągu. A, wszystko, bo tutaj jest taki przycisk. Cyk. Ładnie zamykamy. Cyk. Tutaj mamy szafkę. Tutaj mamy drzwi zamykane. Tutaj mamy półkę ze śpiącym aniołkiem. Łóżko. I do góry jeszcze łóżko. Jakiś panel sterowania. Podoba ci się tutaj? Ola, jak dopłacisz, to będzie jeszcze bardziej ci się podobało. Jakbym wiedziała, że Jura tak wcześnie z pracy przyjedzie, bo dzisiaj to po raz pierwszy Jura tak o 14 do domu wróciła. Zawsze było około 22. Dlatego kupiłam bilet na 23.
A jakbym wiedział, że Jura tak wcześniej przyjedzie, to by można było wcześniej pojechać i hostel gdzieś tam sobie wynająć za te same pieniądze. Bo w sumie tutaj 180 zł za dwa łóżka zapłaciliśmy. No tutaj 150. Dwa łóżka do spania i problemy? No jeszcze cały czas coś. I nie? Dopłata. Gratis. No zobaczymy, co teraz. No i teraz przez to wszystko przeze mnie, że ja wcześniej wróciłem, ale nie, ja sam nie wiedziałem, że wcześniej wrócę. I przez to o 5, o 23 wsiadamy do pociągu. O 5.30 wysiadamy. Śpimy, prawie nie śpimy. Później jeszcze cały dzień w Krakowie, bo pociąg z powrotem dopiero mamy o 14.00. I przyjedziemy do Poznania dopiero o 19.00. 6 godzin jeszcze w Krakowie. Przygody, lubię nawet przygody. Nawet nie 6 godzin, od 5 rano do 14.00. A wizytę o której mamy? 9.45. A wizytę mamy o 9.45, czyli od 5.30 jeszcze musimy czymś się zająć. W obcym dla nas mieście, gdzie nic nie wiemy, nic nie znamy, gdzie iść, co robić, jak spędzać czas, tym bardziej w takim, jakby tak miękko powiedzieć, dziwnym takim czasie, gdy dużo miejsc zamknięte, dużo rzeczy nie wolno robić i wszędzie są jakieś ograniczenia. A, no i jeszcze zapomnieliśmy pokazać. Ola. Jeszcze mamy taki tutaj takie miejsce do siedzenia. Krzesełko. To dla tych, którzy nie chcą dopłacać nic. To śpią tutaj po prostu. No i gniazdka tutaj Emilkę, mamy. Emilkę musimy tutaj posadzić. Pokazuje się, że laptopa można podłączyć. Tutaj laptopa można podłączyć, to tutaj i jeszcze do góry widziałem gniazdko, to tutaj trzeba mieć co najmniej 3 laptopy, żeby tutaj jechać. Tutaj nagrywamy, opowiadamy, marudzimy sobie, wszystko w pociemku, tylko na dworze jest światło, a okazało się, że tutaj jest taki mały przycisk. I okazuje się, że można było cały filmik tak nagrywać. Ale kto o tym wiedział? No tak widać, że mam włosy nieumyte. A jak będę montował, ja ci w programie zrobię, żebyś miała. Ale zapomniałam dzisiaj, tak się zakręciłam. Cały czas muszę umyć włosy, muszę i zapomniałam w końcu. Zaraz ci w komentarzach ci zaraz tutaj umyję włosy. Zaraz tutaj umyję. Ale patrzcie, Ola włosów nie umyła, ale zobaczcie, jaką piękną rzecz ugotowała. I to jest z łososiem, z prawdziwą rybką. Z łososiem, awokado i... I tutaj wasabi mamy. Tutaj mamy przejeżdżający pociąg. Ja jestem strasznie głodny. Tak? Tak, i strasznie chcę spać. Będę jadł i spał. Kolejność jeszcze nie wybrałem. Dużo nie dolewaj. Bo później będziesz to pił. Patrz na tą butelkę, to nie ma dużo. Zdrówko. Przyszedł kierownik. Powiedział, że jednak trzeba dopłacić za to miejsce. Trzeba kupić bilet. Co w tej sytuacji można zrobić, oprócz tego, że kupić bilet? Coś można wyjaśnić, coś tam. No, powiedziałam, że na stronie nie było nic zaznaczone, że to mi zaproponowało. Nawet kupić taki bilet, że z dzieckiem na jednym łóżku. Mówię, a to podobno jakiś błąd tam wystąpił. A co teraz zrobisz? Iść do sądu, gdzieś dzwonić, coś wyjaśniać, stracać na to czas, nerwy i słyszeć to nasze ulubione. Proszę Państwa, tego nam się nie chce. Staramy się
takich rozmów, wyjaśnień. Ty idziesz tam na samą górę, a ja tutaj będę spała. Takich rzeczy staramy się unikać. Ale teraz ze spokojem możemy teraz kurtki spokojem, nie chować, no, zamknąć się normalnie. No, już wiemy, bo że nikt, mamy... nikogo tu nie będzie. Jesteśmy oligarchami z Ukrainy, a kto może sobie pozwolić tutaj wykupić cały taki, nie wiem jak to się nazywa, ten pokój z trzema łóżkami, dziecko śpi tutaj jak królowa. No, jest królową. Także ze spokojem. A kierownik przyszedł, jeszcze zapukał do mnie, no bo tutaj królewicz, królowa. I malutka jeszcze księżniczka. No, możemy sobie pozwolić, nie Ola? No, zobacz, śpi jak księżniczka, nawet pokazałaś już. Tak, aniołek nasz malutki. Dobrze, będziemy jadli tutaj zwykłe ukraińskie jedzenie. Ciasteczko dostaliśmy. Ręcznik nawilżony i preparat do dezynfekcji rąk. Najlepsza rzecz, którą widziałem w swoim życiu. Gdybym miał wybór jeździć Lamborghini albo dostać preparat do dezynfekcji rąk w takim opakowaniu, to zdecydowanie wybrałbym to. I cały negatyw już minął, bo dostaliśmy ciasteczko. Z powrotem już nie będzie takiego luksusu, już będziemy jechali na siedząco, jak zwykli takie, wiecie, takie jak bieda. Dzisiaj to mamy luksus, patrzcie, cały pokój. Ale za tą cenę nie będziemy wyłączali świateł, nakręcimy licznik za prąd, otworzymy wody i będzie woda leciała przez co? Co tam jeszcze można zrobić? Boże, no ja żartuję oczywiście, żebyście nie traktowali mnie na poważnie. Ja żartuję, ale to nie na pewno. Mieliśmy odjeżdżać o 23.05, na razie jeszcze stoimy. A ty już chcesz do toalety? Ola, za to, co zapłaciłeś, możesz chodzić do toalety prosto tutaj. Ale tak poważnie, nie ma żadnego negatywu. Trzeba dokupić, co dokupiliśmy. W tym momencie się cieszymy, że stać nas na takie coś. No. Możemy sobie pozwolić. Nawet mamy spokojnie, że nikogo tutaj z nami nie będzie. No, że tutaj nikt nie przyjdzie, nie będzie nam tu kaszlał, pierdział, przepraszam. Sobie rozłożyć, zamknąć się. Fajnie. Widzimy się jutro w Krakowie. Zamknąć się, zamknij się. Można spokojnie się zamknąć, zamknij się. No dobrze, no to zamykamy się i do jutra.